Cześć, tu McGuffin. W 2025 roku ocean znika w godzinę, ale pojawia się po drugiej stronie Ziemi. Dzisiaj pokażę Wam film dramatyczny z 2024 roku pod tytułem Survive. Uwaga, spoilery. Pilnujcie się. Pewnego dnia rodzina oceanografa Toma, jego żona Julia oraz ich dwójka dzieci, Cassie i Ben, wyrusza w rejs jachtem po Morzu Karaibskim. Podczas gdy Tom i Ben zajmują się łowieniem ryb, a Cassie jest pochłonięta swoim gadżetem, Julia idzie pływać. Nagle coś się niepokoi, Julia rozgląda się, ale może wydaje się spokojnie jak zawsze. Jednak odczuwa wyraźny lęk, jakby coś dużego i niebezpiecznego krążyło wokół. W tym samym czasie instrumenty na jachcie zaczynają dziwnie się zachowywać, ale Tom jest zajęty łowieniem ryb. Nie zwraca na to uwagi. Tymczasem Julia czuje się coraz gorzej i w końcu zaczyna tonąć. Krzyczy, ale rodzina jej nie słyszy. Woda wydaje się przemieszczać i odciągać ją dalej od jachtu. Gdy sytuacja staje się krytyczna, Tom w końcu słyszy jej głos. Biegnie do steru, a jacht rusza w stronę oddalającej się Julii. Tom skacze do wody, a z pomocą dzieci wciągają ją na pokład i przywracają do życia. Tom jest wściekły, bo zawsze prosi, aby pływacy informowali innych, gdy wchodzą do wody. Julia przeprasza i incydent szybko zostaje zapomniany. Poza tym rodzina ma powód do świętowania. Dziś są 13 urodziny ich syna Bena. Tom zapala świeczkę na torcie, a wszyscy gratulują Benowi, który otrzymuje prezenty, a Cassie robi zdjęcie całej szczęśliwej rodziny. W tym momencie dzwoni chłopak Cassie. Pyta ją o kąpiel, ale nagle w tle zaczyna się gwałtowna i intensywna burza. Cassie jest zaniepokojona, ale chłopak uspokaja ją, że jest bezpieczny. Połączenie się urywa, Cassie informuje rodziców o burzy na lądzie. Wtedy wszyscy odczuwają wstrząsy. Biegną na pokład i widzą ogromne truchła wielorybów wypływające na powierzchnię wokół jachtu. Tom wyjaśnia, że czasami wieloryby dezorientują się podczas burz, ale te zwierzęta napierają na jacht, zagrażając ich bezpieczeństwu. Tom skacze do wody i wkrótce wraca na pokład ranny, próbując dowiedzieć się, co się dzieje. Skaliczą się o śrubę napędową. Julia zszywa rozcięcie na ramieniu męża, a on wyjaśnia, że wały jachtu wydają się wygięte, prawdopodobnie po uderzeniu ogona. To jest mało prawdopodobne, żeby udało im się odpłynąć. Później Cassie próbuje ponownie nawiązać komunikację, ale nie ma sygnału. Radio również nie odbiera żadnych sygnałów. Tom zaczyna liczyć zapasy. Mają wody na około 4 dni, nie więcej. Jednak znajdowali się na szlaku żeglugowym, więc ktoś na pewno ich znajdzie. Nagle z zewnątrz dochodzą złowrogie dźwięki, a kiedy rodzina wychodzi na pokład, widzi świecące obiekty spadające z nieba. Zbliżają się coraz bardziej, a Tom, ryzykując, uruchamia silnik. Udaje mu się skierować jacht z dala od następnego meteorytu, ale silnik ostatecznie ulega uszkodzeniu. Kolejny obiekt spada tak blisko, że rodzina widzi, iż są to sztuczne satelity Ziemi. Zaczyna wiać silny wiatr, a instrumenty wariują. Przerażona rodzina ukrywa się wewnątrz jachtu, który jest miotany przez fale. Zakładają kamizelki ratunkowe i przygotowują się na najgorsze, gdy nagle rozlega się dziwny dźwięk dzwonienia, powodujący krwawienie z nosa i mdłości. Tom próbuje wezwać pomoc pistoletem sygnałowym, ale wszystko na próżno. Rodzina ledwo przeżywa noc. Rano odetchnęli z ulgą, że żyją, ale w burcie jachtu była ogromna dziura, a nie było jasne, dlaczego wciąż utrzymują się na powierzchni. Rodzina wyszła na zewnątrz i zamarła z zachwytu. Wody nie było, a ich łódź stała na skalnym wzniesieniu pośrodku kamienistej pustyni, gdzie wcześniej był ocean. Jakiś czas później Tom próbował uspokoić rodzinę, mówiąc, że nie wszyscy mogli zginąć. Przeprowadził pomiary i zorientował się, że kompas kłamie. Północ nie była tam, gdzie być powinna. Oznaczało to, że bieguny Ziemi się przesunęły. Coś takiego wydarzyło się już kiedyś na Ziemi, ale bardzo dawno temu. Okazało się, że morze cofnęło się tam, gdzie wcześniej była Ziemia i najprawdopodobniej ludzkość wyginęła. Cassie nie mogła znieść tej wiadomości i pobiegła do kajuty, prosząc, by zostawiono ją samą. Julia poszła zająć się inwentaryzacją pozostałych zapasów, podczas gdy Ben wypuścił w niebo kilka kolorowych balonów, mając nadzieję, że ocaleni przybędą im na ratunek. W międzyczasie Tom włączył radio, wysyłając sygnały alarmowe.
Niespodziewanie usłyszał odpowiedź. To był Nuto, kapitan małego okrętu podwodnego. Znajdował się głęboko pod wodą, kiedy wydarzyła się katastrofa. Dlatego przeżyli. Jednak wszystkie systemy komunikacyjne zawiodły, a oczekiwanie na pomoc było bezsensowne. Według jego obliczeń morze miało wrócić za około tydzień i ma to być surowe, więc doradził im, aby znaleźli wyższy teren i tam pozostali. Julia kazała dzieciom spakować swoje rzeczy. Tom bezpośrednio zapytał kapitana, czy mógłby uratować ich dzieci. No to wyjaśnił, że okręt podwodny jest bardzo mały. Niestety jego partner zmarł i mógł zabrać tylko jedną osobę. Po pewnych namowach Tom przekonał Nutę, aby wziął oboje dzieci, a ten podomu swój współrzędny. Tom wyznaczył kurs na morskiej mapie i obiecał dotrzeć do podanego miejsca w ciągu kilku dni. Następnego ranka rodzina była prawie gotowa do wyruszenia w podróż. Tom wyszedł na pokład i nagle zobaczył mężczyznę z psem, który się zbliżał. Podszedł do niego i się przywitał, ale zauważył, że mężczyzna jest ranny. Oferował podróżnemu trochę wody. Mężczyzna wypił ją, a następnie nagle uderzył Toma w twarz, co zobaczyła Julia. Podbiegła do męża, gdy podróżny bił mu improwizowaną włócznię w pierś. Pies trzymał Julię w ryzach, chociaż sama zamarła z przerażenia, zdając sobie sprawę, że nie ma już ratunku dla jej męża. Pobiegła do jachtu. Mężczyzna ścigał ją, raniąc jej ramię. Niemniej jednak Julia wspięła się na pokład, a dzieci, słysząc jej krzyki, pobiegły jej na pomoc. Razem zablokowały drzwi do kajuty. Potem Julia schowała Cassie i Bena w szafce, dając córce pistolet sygnałowy, instruując ją, by strzelała tylko w ostateczności. Tymczasem zabójca próbował wyważyć drzwi i w końcu mu się udało. Julia ukryła się w tylnej łazience, opatrując swoje rany. Gdy wszedł intruz, skierował się od razu do kuchni, chwycił jedzenie. Było jasne, że jest bardzo głodny. Trzymając puszkę z jedzeniem, mężczyzna zaczął przeszukiwać jacht, podczas gdy Julia uzbroi się w nóż kuchenny. Wchodzi do kajuty, ale kobieta skacze za burtę, ukrywając się pod jachtem. Zabójca zagląda przez otwór, ale jej nie widzi. Jednak pies atakuje Julię, zmuszając ją do zabicia go. Mężczyzna słyszy jęk, wychodzi na zewnątrz i znajduje ciało psa. W międzyczasie Julia wspina się z powrotem na jacht przez luk na przeciwnej stronie, tylko po to, aby wpaść prosto w ręce zabójcy. Bije ją, rzuca na kanapę i chwyta za szyję, zamierzając ją udusić. Cassie widzi to wszystko, uświadamia sobie, że to ostateczność. Otwiera schowek i strzela do mężczyzny. Strzał odrzuca go na bok, ale flara podpala jacht. Julia każe dzieciom uciekać, a sama zakrada się do kambuzu. Zabójca, jedynie ranny, próbuje ponownie zaatakować. Julia udaje się go kopnąć. Chwyta spakowane torby i skacze za burtę, gdzie Ben znajduje ciało swojego ojca. Cassie biegnie do zwłok i zaczyna nad nim płakać. Julia całuje zmarłego męża, ale widząc, jak zabójca skacze z płonącego jachtu, zabiera dzieci i ucieka. Łódź eksploduje za nimi. Rodzina biegnie przez kamienistą pustynię i wkrótce znajduje schronienie w skalnym kanionie, gdzie płynie strumień. Jednak woda jest słona i nie nadaje się do picia. Cassie dzieli się małą ilością wody z bratem, ale ten odmawia picia. Chłopak czuje się winny, sądząc, że zabójca przyszedł, bo zobaczył balony. Cassie również to sugeruje, ale Julia każe jej przestać i broni syna, tłumacząc, że nie ma złych intencji. Mówi dzieciom, żeby się opanowały, bo czeka ich długa droga. A wtedy zauważa ponownie zabójcę, który wciąż nieustępliwie podąża ich śladem. Rodzina rusza pospiesznie dalej. Tego wieczoru Ben znajduje padlinę rekina młoda i próbuje ją oprawić, ale Julia dostrzega prześladowcę i rozkazuje dzieciom uciekać. Wkrótce natrafiają na pole toksycznych beczek, które kiedyś zostały zalane przez ocean. Ale Julia ponagra dzieci do przodu, mimo ryzyka skażenia, wiedząc, że zabójca wciąż jest na ich tropie. Rodzina wędruje po dawnym dnie oceanu, omijając stosy plastiku i innych śmieci wyrzucanych przez ludzi. Wkrótce Julia zauważa, że Ben jest poważnie odwodniony i daje mu ostatnie krople wody. Cassie załamuje się, przekonana, że nie mają szans na przetrwanie, ale Julia każe im iść dalej. W końcu znajdują wrak samolotu, który dawno temu rozbił się w morzu i wchodzą do środka, by odpocząć. Julia ogląda ostatnie zdjęcie ich rodziny i opowiada historię swojego pierwszego spotkania z Tomem, które miało miejsce w jej szpitalu. Gdy Tom trafił tam z chorobą dekompresyjną po nieudanym nurkowaniu.
Dzieci płaczą, wspominając swego ojca i składając mu ostatnie pożegnanie. W nocy Cassie budzi się z powodu hałasu i wychodzi na zewnątrz, aby usiąść blisko samolotu. Z ciemności wyłania się zabójca, nieświadomy, że dziewczyna udaje przynętę. Gdy przygotowuje się do jej schwytania, Julia atakuje go z zasadzki i bija mu nóż. Po świecie rodzina szykuje się do dalszej podróży tylko po to, by odkryć, że ciało zabójcy zostało rozszarpane przez drapieżniki. Oznaka, że na pustyni czai się coś jeszcze bardziej niebezpiecznego niż ludzie. Idą dalej, Julia sprawdza mapę, gdy nagle Ben rzuca się do przodu. Matka krzyczy, by się zatrzymał, ale chłopiec biegnie w stronę słonej kałuży i udaje mu się wypić kilka łyków. Lee odciąga go, ale chłopak zaczyna czuć się źle. Wkrótce natrafiają na kilka plastikowych krzesek i budują prowizoryczny schron przed słońcem, aby odpocząć. Nagle Julia słyszy dziwne dźwięki. Wychodzi na zewnątrz i widzi coś, co zmusza ją do obudzenia dzieci. Zrozumiawszy nowe zagrożenie, zaczynają biec. Wkrótce dostrzegają w oddali duży statek otoczony rozbitymi kontenerami i kilkoma błąkającymi się ludźmi. Julia woła ich, ale widząc tysiące olbrzymich krabów, ludzie wpadają do kontenera i zamykają drzwi, ignorując ich błagania o pomoc. Cała trójka wspina się na kontener, choć kraby ranią Julię w nogę. Mimo to Julia, Cassie i Ben siedzą na górze, obserwując, jak kraby przedostają się przez szczelinę w drzwiach. Zabijając wszystkich w środku, pojął prób ochrony, Julia owija nogę szalikiem i traci przytomność. Następnego ranka budzi się sama, przerażona, i woła dzieci. Okazuje się jednak, że kraby odeszły, a dzieci zeszły na dół, aby szukać jedzenia i broni. Julia kauteryzuje rany, podczas gdy Ben sprawdza znalezione bronie. Przeszukując kontenery, znajduje niewielką ilość jedzenia i wody. W kieszeni jednego z martwych ludzi Julia znajduje radio i nawiązuje kontakt z Nuto. Odpowiada, wyjaśniając, że również został zaatakowany przez głębinowe stawonogi. Na podstawie swoich obserwacji twierdzi, że może wkrótce wróci, dlatego te stworzenia się pojawiły. Julia błaga go, aby uratował jej dzieci, ale nie jest pewna, dokąd się udać, ponieważ zgubiła mapę. Nuto wystrzeliwuje flare, a Ben dostrzega kierunek. Rodzina rusza w tamtą stronę i wkrótce widzą w oddali żółtą łódź podwodną. Dotarcie do niej jest trudne z powodu trudnego terenu dawnego dna morskiego. Cassie nie podoba się, że matka mówi o ratowaniu dzieci, ale Julia odmawia odpowiedzi i popycha rodzinę do przodu. Są zmuszeni przejść przez kanion skażony toksycznymi odpadami. W pewnym momencie zostają złapani w osuwisko, a Julia zostaje oddzielona od dzieci. Każe im iść dalej. A gdy Cassie odmawia, Julia błaga ją, by uratowała brata. Cassie i Ben wydostają się z kanionu i docierają do łodzi podwodnej, ale w środku nikogo nie ma. Nagle z załomu łodzi wychodzi ciężko ranny Nuto. Przyznaje, że nie ma szans na przeżycie i każe im wejść na pokład. Cassie jednak wraca po matkę, będąc już na skraju wyczerpania. Cassie wspina się na skalną barierę i wyciąga rękę do matki. Udaje im się dotrzeć do łodzi podwodnej, gdy kraby rzucają się na Nuto, który ginie w ich szponach. Rodzina wchodzi na pokład, a w tym momencie na horyzoncie pojawia się fala oceaniczna. Woda unosi łódź podwodną i przeciąga ją przez skały. Gdy Julia to obserwuje, przed oczami przemyka jej wszystko, co wydarzyło się w ciągu ostatnich dni, i traci przytomność. Kiedy się budzi, odkrywa, że łódź się zatrzymała. Julia otwiera włas, a rodzina wychodzi na zewnątrz i znajduje się w zrujnowanym mieście, przyniesionym tam przez falę. Subskrybujcie, aby oglądać więcej filmów tego typu. Włączcie powiadomienie i zostawcie łapkę w górę, by wesprzeć kanał. Dziękujemy za obejrzenie.